Cześć kochani moi drodzy. Jak widzicie, wracamy po 2 tygodniach i zrobiło się tu grubo. Ale zanim przejdę do tematu przewodniego dzisiejszego materiału, chciałbym bardzo, ale to bardzo wszystkim wam podziękować. Jak na ostatnim materiale tytułem wstępu powiedziałem, że jesteście niezawodni, także tym razem pokazaliście, że tak faktycznie jest. Filmik, który został opublikowany, ostatni materiał, w 2 tygodnie uzyskał bodajże ponad 48 tysięcy wyświetlań. Jesteście cudowni, dzięki wielkie za to. Tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, bardzo gorąco namawiam, tak jak do innych naszych materiałów. I co, przejdziemy teraz stricte, co tu się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. Jak widzicie, plan i tym razem zadziałał. Gołąbki w większości mają półki, myślę, że pojedyncze jednostki tych półek nie mają. Co prawda, no, roczne gołąbki, jak widać, troszeczkę jeszcze są płoche i na mój widok wyskakują z tych półek, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No, jestem, mówię, zadowolony. Moja propozycja, jeśli ktoś zaczyna na tą chwilę hodowlę, będziemy sukcesywnie dokręcać te materiały i fajnie by było po prostu robić równo ze mną. Jest to w czasie, że tak powiem, oczywistym wszystko, także nic tu nam się złego nie może stać i myślę, że pomogę w tych właśnie pierwszych bardzo trudnych krokiem, jaki jest początek hodowli. Także cóż więcej mogę rzec. Jak widzicie, gołąbki się pierzą, są już naprawdę fajnie posunięte, tych jakichś suplementów tego nie dajemy bardzo dużo. Oczywiście ja na filmie o pierzeniu, dla którego też oczywiście odsyłam, pokazałem, że tego jest troszeczkę. Niemniej jednak to nie jest tak, że tydzień w tydzień my tam dajemy jakieś cuda, wianki, bo to nie jest tak. Po prostu używamy tych produktów w tym konkretnym okresie, co nie oznacza oczywiście, że wszystkie te produkty są w tydzień dawane, bo byłoby to niemożliwe. Co najważniejsze? Najważniejsze, dać tym gołąbkom święty spokój i będzie naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze pozwolić im się dopierzyć. Jeśli gdzieś tam istnieje jakiś niepokój o dopierzenie tych gołębi, proponuję przedłużyć, sukcesywnie przedłużać, niech w pierwszym tygodniu będzie to tydzień, przepraszam, niech będzie to godzina po zmroku, natomiast z każdym kolejnym tygodniem proponuję godzinkę więcej. Co bardzo ważne, gołąbki praktycznie, jeśli karmimy 2 razy dziennie, a u nas tak jest i uważam, że gołąbki powinny być cały rok karmione, no to wiemy dokładnie, że koło godziny 16 robi już się ciemno i niestety potem my mamy, że tak powiem, no duży problem, bo gołąbki się napiją, gołąbki pojedzą, napiją się, idą na półkę i niestety cierpią całą noc. Wystarczy sprawdzić, że gołąbek, który sobie poje, on kilkakrotnie jeszcze będzie podchodził do pojnika, natomiast kiedy zrobi nam się ciemno, no nie ma takiej możliwości i bardzo go to męczy. Dlatego to przedłużanie światła jakby na tą chwilę jest ważne, jeśli chodzi o dopierzenie, o pobranie tej wody, że tak powiem. Natomiast później jest bardzo ważne przed samym parowaniem, oczywiście też będziemy nagrywać filmik z parowania, właśnie do tego, żeby obudzić w nich jakiś tam wigor. Czyli co? Jak widzicie, staruszki wróciły, bardzo zadowolone. Wygląda to świetnie. Tu mamy akurat, mi w kadr wchodzi jeden z moich ulubieńców. Jest to
drugi samczyk oddziału Poznań, ten płowy. Zresztą powiem tylko, że bardzo płowo robi nam się w gołębniku rozpłodowym, a to za sprawą właśnie tego, że w tym roku troszeczkę inaczej postawiliśmy, bardziej na swoje gołąbki i chcemy właśnie te płowy fajnie rozhodować. Jak już mówiłem wcześniej, jedna lotniczka jest bodajże pierwszą lotniczką kategorii A, czwartą w okręgu. Ten gołąbek jest też trzeci w C w oddziale. Jest drugim lotnikiem oddziału, samczykiem, także naprawdę super gołąbki, fajnie one się mieszają. O, tu mamy, że tak powiem, jakąś tam skuchę. Aczkolwiek myślę, że to są dwa samczyki. Dwa młode samczyki, ale krew buzuje, jak wszyscy widzimy. No i wracając do samego tematu nowości, mamy pewne tam nowości. W tym roku zakupiliśmy od braci Gabrysi jedną sztukę, jedną dostaliśmy w prezencie. Bardzo pozdrawiam, bardzo dziękuję za prezent. Drugi z gołąbków, który trafił już do mnie, z tego co rozmawiałem w poniedziałek, będzie to gołąbek od kolegi Arkadiusza Maziarza. No powiem wam szczerze, że naprawdę niewielu jest takich hodowców z takim potencjałem i myślę, że gołąbki, które wbrew wszystkim nie potrzebują aklimatyzacji, aklimatyzują się bardzo fajnie na całym świecie. Dodam tylko dla tych z Państwa, myślę, że większość zainteresowanych wiedzą, z czego powinniśmy być bardzo dumni jako Polacy, że Maziarz Team Racing zostanie w niedługim czasie, praktycznie już ma to zapewnione, mistrzem świata. Także ogromne gratulacje. Super, już w naszej hodowli jeden gołąbek od Arkadiusza był pierwszy rok. Powiem tylko, że z linii WOS, powiem tylko, że super, rewelacyjnie się sprawdził. A jak to mówią, jeśli coś się sprawdza, nie szukamy gdzie indziej, wracamy po dobry materiał, jaki niewątpliwie rodzina Maziarz posiada. Ponadto oczywiście już tradycyjnie kilka gołąbków dostałem od mojego przyjaciela Marcina Kubicy. Też super się sprawdziły po jego szaleństwie. Rewelacja. I to tyle. Jakoś na tyle myślę, mamy tą hodowlę już na jakimś tam poziomie wyselekcjonowaną, że no nie kupujemy dużo tych gołąbków. Raz w roku coś tam się dokupi i to nam w zupełności starczy. To są jakieś tam pojedyncze, wybitne jednostki. Tylko takie gołąbki nas w tej chwili interesują. Co nie oznacza oczywiście, że ktoś, kto zaczyna, ja uważam, że powinien tych gołąbków troszeczkę przerobić, gdyż tak naprawdę nigdy nie wiemy, co tam w nich drzemie za potencjał. Moi drodzy, także sami widzicie, że wygląda to naprawdę fajnie. Gołąbki się świecą, gołąbki są, myślę, zadbane. O czym jeszcze nie powiedziałem, co jest szalenie ważne. Zaraz może wam tutaj pokażę, czym różni się teraz cele gołębi starszych, a jednorocznych. Widzimy tutaj na przykład gołąbka starszego, tego mojego wspomnianego już płowego. Jak sięgniemy tutaj, zobaczymy, że cała cela jest do jego dyspozycji. Natomiast gołębie jednoroczne, co możemy zobaczyć tutaj pod spodem, właściwie no dla niektórych jeszcze młode, mają tylko połówkę tej celi. A to dlatego, żeby stare samce czuły się jakoś tam wyróżnione i żeby nie próbowały robić, że tak powiem, zadymki nam w gołębniku. Świetnie to się sprawdza, świetnie to działa. Jak widzicie, nie ma jakichś tam nadmiernych bujek. Oczywiście gdzieś w tym, że tak powiem, amoku
Zdarza się jeszcze, że one tam coś pomylą. Niemniej jednak no to, o czym powiedziałem, to się sprawdziło. Mamy też tu parę czarnoli. Fajnie też tam się pokazały na modę. Bodajże 3 sztuki. Wszystko to jest z tej mojej czarnej perły. Znaczy to są oczywiście wnuki, dzieci, prawnuki i tak dalej. Natomiast jest tu bardzo dużo tych gołębi. Akurat w maści czarnej są bodajże 3, aczkolwiek jest ich zdecydowanie więcej, ponieważ tu też one rzucają niebieskie gołębie, które bardzo fajną robotę robią. Jak widzicie, płowo też jest. No zrobiło się kolorowo. Zrobiło się kolorowo, zrobiło się fajnie. I rewelacja. O czym jeszcze myślę, powinienem wam powiedzieć. Miałem odwiedziny, miałem w niedzielę odwiedziny, przyjechał do mnie super gołąb. Nagraliśmy jakiś tam materiał, daliśmy kilka gołąbków na aukcję, także przepraszam bardzo, w niedługim czasie ta aukcja powinna się gdzieś tam pojawić, zachęcam do zakupu. Gołąbki są fajne, jest to tak naprawdę już ostatni moment na zdobycie moich gołębi, ponieważ no więcej nie będzie, wiadomo, jest ile jest i tak w tym roku dużo, dużo więcej wypuściliśmy tych gołębi jak w latach poprzednich, niemniej jednak no one się też kończą, że tak powiem. Zainteresowanie dosyć fajne, wszystko, że tak powiem, zeszło na pniu, co nas niebywale cieszy. Wiadomo, sport gołębiarski nie jest sportem tanim. No, ceny zboża, ceny tego wszystkiego, to pomału śmiem powiedzieć, że jest jakiś kosmos. No to sami widzicie, co się dzieje. Pierzeniówka już, która kosztowała 80-70 zł, w tej chwili już w granicach stówki, a strach pomyśleć, co będzie dalej, dlatego też nie ukrywam, że taki zastrzyk finansowy w postaci sprzedaży kilku gołąbków bardzo nam życie, że tak powiem, kurczę, ułatwia. Co jeszcze? Niedługo pojawi się taki troszeczkę gołąb z przypadku. Będzie aukcja na Facebooku, oczywiście aukcja też charytatywna. I będzie to gołąbek właśnie o barwie czarnej. Będzie to skrzyżowanie gołębi czarnych z gołębiami płowymi i wiem doskonale, że te konkretne połączenia bardzo fajnie do siebie pasują. Także proponuję śledzić też moje social media. Będę tam na bieżąco informował o starcie, bodajże z tego, co się orientuję i co sobie przypominam. Aukcja ta ma się rozpocząć w najbliższą sobotę. Potrwa pewnie ze 2 dni. I tyle ode mnie na tą chwilę. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam, moi drodzy. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania moich filmów, komentowania. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało, nie krępować się. Naprawdę będę próbował sukcesywnie gdzieś tam wam odpowiadać na wszystkie pytania. Mam, nie ukrywam, w tym listopadzie, a w szczególności w najbliższym czasie, troszkę więcej czasu wolnego, także myślę, że tych materiałów może zdecydowanie więcej się pojawić. I tyle ode mnie. Jeśli komuś z jakiejś tam przyczyny nie odpisałem, przypomnijcie mi się. Kanał jest zrobiony dla was, nie tylko dla mnie, także jesteście niezawodni, jeszcze raz pragnę to powtórzyć i tyle na tą chwilę. Koledzy, dobry lot, walczymy, pamiętajcie, sezon 2022 zaczął się, nie możemy tego przespać. Jak widzicie, ciężka praca, no siedzimy praktycznie tu w gołębnikach, omawiamy strategię na przyszły rok, jakieś tam zmiany, jakieś coś. Działamy. Między innymi, mówię, większość rzeczy będziemy starać się udokumentować. Póki czas na to będzie pozwalał,
Będziemy nagrywać, będziemy pomagać. I tyle. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, do zobaczenia.